Na początku tego odcinka zapraszam Was do zostawienia kciuka w górę, jeżeli oczywiście materiał Wam się spodoba. Dziękujemy za wsparcie, a teraz pytanie dla Was. Jakie kroki należałoby podjąć, aby większość polskich organizacji nie borykało się z takimi problemami finansowymi? Bez przedłużania lecimy już sednem dzisiejszego materiału. Ostatnimi czasy bardzo głośno było o sytuacji w polskiej organizacji e-sportowej Team Ascent. Doszło tam do rozpadu drużyny, a powodem takiej decyzji z ich strony był brak wynagrodzenia ze strony działaczy koncernu. Niestety, ale na polskim podwórku dochodzi do takiego czegoś bardzo często. Kilka miesięcy temu słyszeliśmy też chociażby o Steel Esports, które również miało spory dług do spłacenia. Tak samo Illuminar Gaming. Jednak oni bardzo szybko zadziałali i naprawdę jestem bardzo pozytywnie zaskoczony tym, jak ta organizacja radzi sobie z problemami. Naprawdę, można byłoby wymieniać wiele firm prosperujących w Polsce z kłopotami finansowymi. Jednak problem nie dotyczy jedynie organizacji e-sportowych. Również spora część organizatorów polskich imprez e-sportowych ma kłopoty z tym, aby daną nagrodę z turnieju wysłać. Najczęściej oczywiście są to pieniądze. Pomimo tego, że sporty elektroniczne bardzo się rozwinęły, to u nas jest jeszcze wszystko, pod względem finansowym, raczkujące. I tak naprawdę nie wiem, w jaki sposób ten problem naprawić. Na pewno dobre jest to, aby takie sprawy nagłaśniać. Wtedy jest to pewnego rodzaju sygnał ostrzegawczy również dla innych organizacji e-sportowych, aby jednak takie sprawy traktować poważnie i za żadne skarby nie lekceważyć. Jest to też dobra rzecz dla samej oskarżanej organizacji, aby więcej takich rzeczy nie miało miejsca z ich strony. Dodatkowo wydaje mi się, że czasami działacze tych organizacji nie wiedzą za bardzo, w co się pakują i z czym się to wiąże. Być może przerasta ich po prostu prowadzenie tego typu działalności. A niestety bardzo wiele osób próbuje wchodzić od razu na głęboką wodę, nie zważając na konsekwencje, a to też bardzo szkodzi sportom elektronicznym w Polsce. Niestety, ale prowadzenie organizacji e-sportowej to bardzo ciężki orzech do zgryzienia, a jednak nie każdy zdaje sobie z tego sprawę. Dobrze, ale pozostawiając już kwestię organizacji, warto też tutaj nieco ponarzekać na graczy. Wielokrotnie możemy być świadkami tego, że zawodnicy oczekują zbyt wiele, zważywszy na to, co udało im się w danym momencie osiągnąć. Stąd też po pewnym czasie, nie widząc wyników i płacąc grube pieniądze, organizacja e-sportowa wchodzi w kryzys finansowy. Jest to też po części wina samych działaczy, bo godzą się na to, nie zważając kompletnie na osiągnięcia danego składu. A bardzo często organizacja zatrudnia skład, który ma popularne niki w formacji, ale żadnych wyników drużynowych. Wydaje mi się, że też wiele osób zarządzając organizacją za bardzo obdarzają zaufaniem sponsora bądź inwestora, kompletnie nie zwracając na to, że ten ktoś może po prostu wycofać się w każdej chwili. Wówczas taki sponsor bądź inwestor oferuje 10 tysięcy złotych miesięcznie. Potem osoby zarządzające organizacją podpisują kontrakty z zawodnikami na takie sumy, a w trakcie jednak okazuje się, że sponsorzy bądź inwestorzy nie są zainteresowani. No i wtedy działacze organizacji są w naprawdę ciężkiej sytuacji. Szczerze to czasami mam po prostu takie wrażenie, że lepszym wyjściem dla graczy jest stworzenie własnej organizacji, tak jak na przykład Astralis. Wówczas z czasem sami znaleźliby sobie sponsora i nie mieliby w ogóle kompletnie kłopotów. Jedynie musieliby zatrudnić zaufanego menedżera, który by im w tym wszystkim pomagał. I to tak naprawdę rozwiązałoby wiele kłopotów. Na początku sami opłacaliby sobie turnieje, na których potem musieliby dobrze się zaprezentować, aby wyjść na plus. To byłby też dodatkowy bodziec do tego, aby zawodnicy wkładali w swoją grę więcej serca. Niestety, bądź stety, większość ludzi już taka jest, że ich głównym motorem napędowym są pieniądze. Mam taką nadzieję, że z czasem takie sytuacje już nie będą miały miejsca. Jednak jak na razie w ogóle się na to nie zanosi. Piszcie oczywiście, co wy sądzicie o tym wszystkim w komentarzach. Chętnie poczytamy i wejdziemy z wami w dyskusję na ten temat. A ja już się z wami żegnam. Nie zapomnijcie o zostawieniu łapki w górę, jeżeli materiał wam się spodobał. Czytał dla was Karol Pikispera. Trzymajcie się, do usłyszenia, do następnego odcinka. Baja.